Hej, witam wszystkich imperialistów, tutaj Lukas w kolejnym odcinku naszych przygód w Kongo, stolicy wszelkiego fetyszyzmu na świecie. Dobra, dzisiaj bez Tofika, cześć Tofik, dzień dobry Tofik, nie mam humoru jakoś po dzisiejszym streamie na to, na jakieś wygłupy, więc Tofik powróci jak będę miał lepszy humor, może jutro, zobaczymy. Co my dzisiaj mamy robić, bo jak zwykle nie pamiętam. Jestem totalnie wyrąbany mentalnie. Kogoś chciałem atakować, to jest zapewne. Jak to, że jutro wstanie dzień. Mam 22 na 42, 15, 23. I chyba flotę budowałem transportową, żeby zaatakować te badziewia tutaj z Madagaskaru. Gdzie jest ta flota? Nieważne. 200, 300, boże, jak słuchawki mi zasłaniają ekran, to jest masakra totalna. I też w sumie może bym sobie odpalił wasze komentarze, to bym wiedział, czy wam, na coś wam odpowiadać, czy nie? Też może by się to przydało pod... Dobra, w zasadzie tutaj już widzę, że jedyne co tam mogę więcej porozmawiać, to sobie trochę o ideach w dzisiejszym odcinku. No i możemy sobie oczywiście o nich pogadać, bo tutaj mnie pytał Mirkowski. Pan. No ta idea, dzisiaj będzie bardzo poważny, smutny odcinek. Masakra, totalnie nie mam humoru. Idę stąd. Dobra. Zbieramy tu naszą flotę, przy okazji sobie potoczymy wojnę. Ale cieszę się, że Tofik wam się ogólnie spodobał, bo miałem parę tematów, żeby tutaj z nim zarzucić czy cokolwiek, ale jeszcze nie wiem, czy to będzie poprawne, czy niepoprawne, czy nie, bo już nie wiem, co mam robić. Wszyscy się obrażają, więc na razie zostawimy to tak, jak było, a Tofik myślę, że powróci za jakiś czas, mówię, no jakąś wenę, bo tak zrobiłem to totalnie wcześniej na spontanie, więc wiecie, no takie przywitanie śmiesznawe. I zobaczymy to sobie za jakiś czas dalej. A, flota widzę, że połączyłem, a... No weźmy te barki jeszcze raz, trzy. I widzę, że mogę dalej jeszcze odkrywać świat. Myślałem, że już nie mam nic do roboty. Atlantic, South America? Okej. Okay. Ameryki mogę odkrywać, wyjebiście, bardzo mnie to cieszy. Tak ta flota dopłynie. I mala coś tam, ty badziewiu mój kochany. Jakie ty masz armię? Malabar, to ty? Nie. Nieważne, no na pewno jesteś mały. Dobra, idę. No to, a tylko o ideach to będzie dość ciężko coś powiedzieć. Ale takie ogólne wskazówki, jak grać, jak wybierać te idee dla danego kraju. Zazwyczaj, patrząc na jakiś kraj, widzimy, że on już jakieś boosty posiada, tak? Tutaj widzimy, że też jakieś są rozwinięcia. Więc warto sobie tak wziąć te rozwinięcia, nie wiem, żeby pobustować to, co już na przykład mamy. Tak, widzimy, że National Taxation Modifier ze fajną statystyką tutaj w naszym kraju. Potem widzimy, że mamy production, więc to wskazuje, że możemy mieć na przykład te, o tak jak mam tutaj wzięte, ekonomiczne idee, które boostują coś takiego, tak? Jesteśmy nacją w Afryce, więc też na przykład przydaje nam się kolonizacja. To jest wszystko po prostu bardzo zależne od tego, co chcesz robić na danym podejściu, co chcesz osiągnąć i tak dalej. Buildy pod WC, no to podawałem w seriach hałtu chyba z 2 czy 3 razy. Tak samo buildy pod jakieś tam masterowanie totalnie wojska. Więc ogólnie bym raczej sobie tak przeszedł po ideach, kiedy jakie wybierać, w jakich tych rozgrywkach nam się tutaj mogą jakieś konkretne rzeczy przydać. Czasem będę też pamiętał może o jakichś tam kombinacjach tych polityk, jeżeli idzie o ideę. Ale z tym może być akurat u mnie dość różnie. Mogę o czymś zapomnieć. No i tak, najpierw weźmy te, które mam wzięte, bo jako dwie najlepsze, no to myślę, że to pokazuje, że mi były jednak potrzebne. Dlaczego Exploration Ideas? Dlaczego to się używa? Exploration Ideas moim zdaniem są najmocniejsze pod kątem kolonizacji wszelakiej, tak? I do tego mamy Quest for the New World, który jest wymagany do tego, żeby nam się pojawiła instytucja kolonializmu w naszym kraju, tak? I założenie Colonial Nations, tak, dlatego to można sobie wybrać. Do tego mamy dwóch kolonistów, mamy możliwość rekrutowania konkwistadorów oraz eksplorerów, którzy po prostu powodują, że możemy odkrywać, konkwistadorzy są do odkrywania automatycznego ziem w Ameryce i wszelkich tych ziem, które są zakryte, wchodząc po polach, tak, tylko że tutaj na innych kontynentach trzeba robić sobie to samemu i też często jesteśmy blokowani przez inne kraje po ich odkryciu. Kolejna sprawa, no to Explorer, no to te misje eksploracyjne, które ja sobie tam robię. No i jeszcze parę tam dodatkowych modyfikatorów, ale najczęściej je się bierze pod kolonizację, bo to jest po prostu najmocniejsze. Tak czy siak.
Explore dalej. No i właśnie to jest to, co ja właśnie robię, że możemy mieć badanie. Ekonomiczne idee to są najbardziej przekoksane idee obecnie. Znaczy, nie chcę aż tak przesadzać, że one są aż tak superanckie, ale są bardzo mocne idee. National Taxation, czyli zwiększa nam przychód z National Taxa, który jest zazwyczaj na początku, także się największym naszym dochodem. Construction cost budynków o 10%, co też jest bardzo mocną statystyką. Inflację, to jest bardzo mocny perk dla krajów, które mają dostęp do dużej ilości złota, czyli tak na przykład jak ja w tym momencie, gdzie mamy tych prowincji, nie to trade goodsy, 4, chyba na koloniach nic nie trafiłem, no i będziemy mieli 5, to już jest dość dużo, ja będę rozwijał te prowincje, więc będzie nam się zwiększała inflacja, dzięki Economic Ideas mamy tą inflację zmniejszaną, to już mnie ważne, autonomia dodatkowa zmniejszana w prowincjach przy podbojach również nam się przydaje, Land Maintenance Modifier minus 10%, czyli tańsza armia o 10%, to jest bardzo mocny modyfikator, zwłaszcza pod koniec gry, no i Production Efficiency, i tak development cost, czyli koszt developmentu w naszych prowincjach kolejne 20% mniej kosztuje, możemy więcej developmentu sobie rozwinąć. To jest oczywiście, to jest bardzo mocny modyfikator, zwłaszcza jak mówię, no chce się boostować jakieś prowincje, zwłaszcza na przykład te ze złotem, czy tak jak tutaj wprowadzamy do instytucji. No i ogólnie jest to tak czy siak ekonomicznie, to jest dobry wybór dla mnie, bo się boostuje z tą ideą u mnie i tą ideą u mnie. Boże, powiedziałem strasznie dużo o tych ideach, to jest dopiero początek odcinka, masakra. I mało się w sumie coś dzieje. Koszty technologii. Teraz pytanie, czy ja to chcę wprowadzać, czy może... To jest dobre pytanie. Raz, dwa, trzy, cztery. Chyba chcę się zacofać. Chcę się zacofać. Fokus weźmiemy na administracyjny. Nie. Tak? Na administracyjny powinien wziąć teraz fokus. Mimo wszystko. I chcę się zacofać. Tu stoczyć z tymi wojnę, póki mogę. Declare war. Ty masz sojusz z tylko tym przydupasem, ok. I możemy tu pójść na dwóch wasali, bo mogę mieć ich jeszcze. No oczywiście w tych wasali długo nie zjemy, jakby co. Ok. Już tutaj zaczniemy atakować też w ogóle. Mam nadzieję, że flotę mają mniejszą ode mnie. Niekoniecznie. Dobra, kolejne z takich przydatnych idei, o których tu możemy sobie tak dyskutować w międzyczasie. Jeżeli lecie Innovation Ideas, bardzo rzadko biorę te idee, bo nie są za dobre. One dobrze z czymś współgrały, ale to ze względu właśnie na... Są też często dostosowane do podbuild tak zwany na merców, ale mercy chyba mają, ostatnio miały chyba zwiększane koszty, nie jestem tego pewien. Jeszcze bym miał tutaj coś fajnego. Czy może już mi się nie pamiętało? No tak, jak te polityki trzeba patrzeć. No ja tych wszystkich polityk nie pamiętam, tak? Mniej więcej pamiętam te takie główne moje ulubione, ale nie wszystkie jeszcze pamiętam, więc tu nie będę wam za bardzo o politykach mówił. Religijne są bardzo mocnymi ideami, zwłaszcza przez to Cassius Belli. Są teraz niestety troszeczkę znerfione, bo właśnie Cassius Belli, który mieliśmy na początku, został przeniesiony na sam koniec, od jakiegoś już dłuższego czasu. Przez co musimy zabrać te wszystkie badziewia. No, religijne się przydają wtedy, kiedy graniczymy, nie wiem, staje tutaj graniczę z Sunnitami, musimy nawracać dużą ilość ziem. Jest to dość przydatne, żeby brać te religijne idee, bo tak, mamy kolejnego misjonarza, mamy missionary strength ogólnie zwiększony, missionary strength przeciwko heretykom, Deus Vult, co daje nam jedno z lepszych Cassius Belli w ogóle w grze. Które powoduje, że nie musimy płacić dyplomatycznymi punktami za prowincję. No i loyalty clearu jest zwiększone i conversation cost minus 25%. Expansion ideas jest to coś, co można brać na przykład kraje stricte kolonialne for fun, żeby na przykład zboostować sobie właśnie rozwój swoich kolonii. Kolejny kolonista, znowu wzrost kolonisty, kolejny handlarz, no i ogólnie są też mocne. No i najważniejsze jest, że dają nam chyba claimy na Overseas Trade Company Regions, no regiony, claimy, że możemy je robić w dowolnym momencie. Jak mamy na to zebrane spy networki, czyli na te regiony, już nie pamiętam które. O, tutaj te. Tutaj i w Indiach, a jeszcze kolonizacyjne dają nam Cassius Belli na te regiony tutaj. Potiguara! Castilian Brazil. O, to tutaj się nie mogę wbić, bo Potiguara to już jest pewnie ten... Z Castilią bym miał wojnę. To nie fajne.
Nie podoba mi się to. Więc po co się to bierze? Administracyjne. Kolejne bardzo mocne idee. Więc ja bym powiedział, że tak, te są mało przydatne, te często są wykorzystywane średniawo, albo mało, albo bardzo przydatne, w zależności od tego, jakim typem kraju grasz. Kiedyś to był podstawowy wybór dla Rosji, obecnie Rosja już raczej z tego w ogóle nie będzie korzystała. Boże, zabijam moich żołnierzy, ale w sumie mogę przy gadaniu. Administracyjne idee są bardzo mocne, bardzo często są dla mnie wyborem. Administracyjne zazwyczaj się bierze bardzo często do pary z Influence Ideas, ponieważ pozwalają nam znacznie obniżyć koszty anektowania naszych przydupasów, tak, zjadania tych krajów za połowę ceny praktycznie. No i Core Creation Cost to jest najmocniejszy, w zasadzie tylko po to się bierze te administracyjne idee, no dla state'ów też można brać i dla innych rzeczy, ale to jest główny powód, dlaczego ja biorę, może Diplomatic Powera, biorę tą ideę. I najczęściej wtedy, kiedy gram na wasali, których chcę po prostu zjadać. I wtedy do pary biorę najczęściej Influence Ideas. Humanistyczne, również bardzo mocne idee w celu stabilizacji własnego kraju. Religious Unity zwiększony, National Unrest zwiększony. No i w ogóle tak jak tutaj przepatrzeć, to sobie to po prostu budujemy duży, stabilny kraj. Jest to wybór taki dla krajów, które mają różną kulturę. Też możliwe, że mają dostęp do różnych religii, ale mają też możliwość ich jakiegoś tam powolnego nawracania, ale to się przydaje wtedy, mieć humanist ideas. Tutaj, espionage ideas, podstawowy wybór dla krajów, które chcą oprzeć się... Co? Czekajcie, coś tu się złego wydarzyło. God of the Sky, the Divided God. Mighty Vag. Jakieś nowe fetysze. Enkai. Okej, okay, bogowie się podzielili. Nieważne, jakiś event. Nie wiem, na czym on polega naprawdę, niestety. Więc tutaj wam nie powiem. No i tak lecąc jeszcze szybko przy tych idejach. Spinać postawy dla takich krajów, które opierają się na kawalerii i też coś chcą się bardziej pobawić. Właśnie poprzez... Nie wiem, bunty czy coś. Ja, jedyny kraj, oprócz Polski, w którym ja go wykorzystywałem, to był ten przy tym Urydach, żeby tutaj Persję wybuchnąć. Bo byłem wtedy Persją i dostawałem za darmo ziemię. Więc to jest jedyny taki kraj, do którego mi się to udało. I to jest w zasadzie pod kawalerię, bo się dobrze to stakuje z Aristocratic Ideas i masz tam dodatkowy bonus do kawalerii. Więc te idee tylko po to się bierze. Diplomatic Ideas są bardzo mocne. Po prostu jeżeli potrzebujemy jakichś tam lepszych stosunków dyplomatycznych, nie mieć jakąś grę pod dyplomację czy cokolwiek, no to najczęściej musimy brać albo Diplomatic, albo Influence Ideas. Dla mnie częstszym wyborem są Influence Ideas z powodu agresywnej ekspansji oraz tego, że bardzo często wtedy gram na Administrative Ideas, co już tłumaczyłem, co dostajemy, tak? Trade Ideas. Bardzo dobry wybór dla krajów, które, no to, takiego na przykład też jak Kongo, które mają możliwość zbudowania fajnej siatki handlowej, które mają bonusy do handlu i tak dalej. Czyli na przykład dla mnie to też byłby bardzo dobry wybór dla Konga, bo moglibyśmy zbudować kraj oparty na handlu, tak? Najczęściej bierze się albo Economic, albo Trade Ideas, bo zazwyczaj jak się bierze jedno i drugie, to... Kasy macie tyle, że nie macie na co wydać jej, tak? Bardzo dobra idea. Jeżeli chcecie grę handlową, to Trade Ideas to jest podstawowa rzecz. Maritime. Tyle mam w temacie. Maritime Ideas. I tak samo mam tyle samo w temacie Navy Ideas. Maritime chyba kiedyś wziąłem. I Navy chyba nigdy. Ale Maritime chyba kiedyś wziąłem, chciałem zrobić achievement na Złotą Flotę. I na zboostowanie sobie Trade Ideas, bo tutaj mam Navy Force Limit Modifier plus 50%. Jest to możliwe, że wtedy wziąłem tę ideę, a tak to praktycznie nigdy. Dajmy, z tego drzewka Diplomatic to Influence, Diplomatic i Trade Ideas. To są trzy najmocniejsze, resztę bardzo, bardzo rzadko się korzysta. Militarne są chyba najbardziej zagmatwane ze wszystkich. W zasadzie walić to nie będziemy przechodzili, weźmy sobie tutaj przejście. Ask for military access. Tutaj cała ta grupa militarnych jest chyba najbardziej zagmatwana ze wszystkich, bo jest odwieczna kłótnia, co jest najlepsze. Ofensywne, defensywne, czy quality ideas.
Ostatnio chyba defensywne już wypadły z tego tutaj całego przepychania się, bo tam były jakieś zmiany oczywiście w ramach tych wszystkich idei, już nie pamiętam jakie. Obecnie jest kłótnia, czy są lepsze ofensywne, czy quality ideas. Ja najczęściej na ostatnich moich grach najczęściej biorę quality ideas, bo one z czymś fajnie współpracują, ale nie pamiętam z czym. Nie z ekonomicznymi? Tak, z ekonomicznymi jest dyscyplina dodatkowe plus 5%, co możemy sobie zrobić armię pod dyscyplinę. I to jest jedyny wybór, dlaczego nie biorę na przykład ofensywnych czy cokolwiek. Ofensywne są bardzo fajne ze względu na siege ability i przyspieszonej możliwości zdobywania fortec. I myślę, że to jest bardzo, bardzo istotne, zwłaszcza na endgame, żeby mieć jak największy ten współczynnik, bo tamte fortece jak już są, to idzie tak powoli. No i ogólnie też mamy takie modyfikatory pozostałe. Najczęściej, jeżeli robimy jakiś build pod kawalerię, to lecimy Aristocratic Ideas plus Quality Ideas. Jeżeli robimy pod piechotę, no to bierzemy Quality Ideas plus ekonomiczne, albo chyba Innovation, to jest tutaj wtedy ten... Chyba Innowacja plus Quality... Tak, Infantry Combat Ability, jeszcze to może być tutaj, dlatego się bierze od czasu do czasu też innowacyjne. Tutaj ty zostań, ty zejdź. I tyle. Okej, kolejna misja wykonana. Bardzo się cieszę. Dobra, to rozwijamy. Jeżeli mnie spytacie, dlaczego teraz chcę się zadłużyć, to właśnie z tego względu. Development cost. Bo dyplomatycznych punktów teraz troszeczkę wydam. Militarny to też pobustuje sobie pojedyncze prowincje tutaj. Bo i tak będę musiał tutaj... O Boże, to będzie trochę... kłopotliwe, żeby to wszystko zrobić, no ale myślę, że się uda. Punktów administracyjnych zażądać nie mogę. 538 za 11 lat to raczej nie. Chyba trochę mi za długo zejdzie, nie? Chodźmy tutaj flotą stajmy i przyspieszmy nasze obleganie prowincji. Tak, i defensywne najczęściej bierze się w krajach, które mają problemy z attrition lub mają bardzo duży boost do morale, takie jak na przykład Francja. I chyba tylko Francja. Znaczy nie, no nie pamiętam. Jest dużo krajów, które mają właśnie boost do morale przy defensywnych. I to się bardzo... I od razu dostajemy 15%. Są bardzo mocne idee, zwłaszcza na początku gry, potem już tak słabowito. I one są tam w trzeciej, czwartej w kolejności. Dla mnie must have to zazwyczaj również quantity ideas, które zwiększają nam liczebność naszej armii. Nie ma bata, żebyśmy po... To jest standardowy wybór. National manpower, wszystko na liczebność armii, żeby mieć jak największą armię, tak? Tak tutaj widać. Można powiedzieć, że tu jest ilość, jakość jest wyrażana poprzez quality ideas i offensive ideas. Arystokratik to bierze się w zasadzie tylko po to, wtedy kiedy chcesz lecieć pod kawalerię w buildach swojej armii. Tak jest moje zdanie na ten temat i mam nadzieję, że jakoś tu pomogłem. No i ogólnie, no jak grać, no to trzeba po prostu wiedzieć, co się chce zrobić. No jak chcesz grać pod kolonizację, to robisz coś kolonizację plus handel. Jeżeli chcesz lecieć pod bój świata, no to wiadomo, że musisz zminimalizować sobie koszty tutaj. Musisz sobie zmniejszyć koszty podboju w agresywnej ekspansji i w pewnym momencie też przydać się liczna armia, a nie dobra armia, bo będziesz chciał atakować w dużej ilości miejsc naraz, tak? Czekajcie. Wasal? War Repsów nie mogę przy wasalu brać? To może nie mogę. Dobra, wasal. Kasa. Teraz ciebie. Już z ciebie to kasujemy. No jeżeli chcesz jakąś statystykę konkretną też zboostować, to najczęściej w wojskowych to najczęściej się opłaca boostować albo morale, albo dyscyplinę. Rzadko się opłaca kiedy boostować jedno i drugie. Aha. Więc to... Właściwie to nie ma takiego przypadku. No to albo to boostuje się. Ja już pewnie zaraz tutaj ludzie będą dyskutowali, no ale trudno, no. Mam nadzieję, że jakoś tutaj pomogłem z tymi ideami, prawie cały odcinek na ten temat mówiłem, tylko bardzo, bardzo szybko, na pewno dużo rzeczy jeszcze nie powiedziałem, więc tutaj
Proszę cię, Mirkowski, żebyś no jeszcze sobie spojrzał w komentarze, bo na pewno dużo osób jeszcze napisze swoje tutaj wypowiedzi na ten temat, ich podejście do tego, więc myślę, że dość sporo na ten temat się też dowiesz w ten sposób. Dobra, trochę tutaj dyplomatycznie wydaliśmy. Jak to za dużo? A, bo mamy przejście, dobra. Mogłem w sumie, tych to mogłem zjeść. Gdzie tu jest przejście? Wyślijmy od razu, żeby poprawiali mi relacje. Relation. Technologię możemy, ale jesteśmy tak ahead of, znaczy tak do tyłu, że. A nie, 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 nie. Najpierw idę. No nie, czy że to zdążę zrobić? Chyba nie. I co najwyżej sobie zdevelopmentuje kraj. Pomalutku. Inkwizytor mi umarł. No! Ile zarabiam? Sporo. Czekaj, 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 czekaj. Inkwizytora trójkowego mogę mieć też. To jest pora, bo zarabiam. Mam już dwóch trójkowych doradców w Kongie w 528. To jest takie dość mocne, tak mi się wydaje. Dobra, zobaczmy, jak my tutaj wyglądamy. Portugalia. Improve relation. Kastylię już znam. Distance between borders. Jakbym skasował distance i za co jest? No, zasknę Congress Diplomatic Reputation. Mam Diplomatic Reputation za co zmniejszoną? Trzy! Nowy wielki czef! Minus 2,56. Zadbiajbym. Aha, Annex i. Bubbling Buffon. Ok. To zmiana władzy była. I możemy nowy fetysz sobie zabrać. Jakie my nowe fetysze mamy? Uhuhu! Improve relation, tolerancja, dyscyplina, manpower recovery speed, national unrest, monthly war exhaustion, institution spread. To jest z islamu. Mocne to jest. No właśnie tego nie rozumiem. Czy jak przestajemy graniczyć z Kilwą, czyli krajem islamskim, to new cools can be gained by broadening fetishes. No, gained. No to zgaduję, że gained jako gained, czyli będzie gites. No i tutaj teraz pytanie, co ja pewnie potrzeba? Tolerancję raczej nie. National Unrest mógłby nam się przydać, bo będziemy zawsze mieli będziemy mieli stabilniejszy kraj. War Exhaustion raczej mi się nie przyda, bo nie będziemy mieć, czyli teraz obecnie ciężkich wojen. Ani dyscyplina też mi się raczej nie przyda. Jak my wyglądamy tutaj? Minus 5 punktów. Możemy wziąć, zawsze to będzie troszeczkę stabilniejszy kraj. Weźmy to w takim razie. A jeszcze ten typ zginął. To akurat wyszło na jedno. Dobra, czy ja jakoś to mogę rozbudować? Coś, jakąś gospodarkę naszą tutaj rozruszać? Ok, turn into city, protect Debra. O, weźmy to zawsze base product. A, ja kolonisty mam kolejnego. Kurde, no to w Coasta jeszcze nie mam odkrytego, no bez przesady, no. Dobra, tutaj to zrobimy. A, przecież tam całą armię mogę wysłać. Recall. No i spróbujmy też z tą. 2-1-3 Pedro. Pedro Garcia. Aha.
Pedro, byłeś tu? Tofik, nie wiem czy wiesz. Miało cię nie być w dzisiejszym odcinku, ale przywitaj się z widzami. Dzień dobry! Cześć Tofik! No i tutaj myślę, że imperialiści też się z tobą przywitali akurat pod koniec tego odcinka. Tofik, mam dla ciebie prezent! A jaki masz dla mnie prezent? Nie uwierzysz, ale mam dla ciebie jedzonko zwane Garcia. No taka fajna nowa zabawka. Chcesz to zjeść? Pewnie! No to masz Garcię, jedz go sobie. Niam, 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 niam. No i podziękuj. Teraz Tofik. Dziękuję, było bardzo smaczne. No i to teraz mamy sposób na pozbywanie się tutaj jedzenia. No, znaczy, nieważne. Oficjalnie nie wiemy, co się stało z Garcją. Poszedł podpływać nad rzeczkę i już nie wrócił, no. Dobra, to tak to zrobimy. Zapomniałem, że tutaj te bunty to jest jakaś masakra. Trzeba w sumie to na pełnym maintenance tutaj pójdziemy. Znaczy nie bunty, tylko te dzikusy to jest istna masakra. Dobra, tu poprawiamy relacje, tu poprawiamy też relacje. Ren Mariasz. O, ej, Rena, ci się nie boję za bardzo. Okej, okay, możemy kolejny Motel Autonomy Change. Ja tu mogę z tego skapować. 1300 punktów, masakrycznie dużo. Tutaj chcę ten cały region skolonizować, bo on jest bardzo dobry dla nas. Ej, też mało tubylców tu jest, o dziwo. Tutaj mamy sporo szans na złoto. Oraz. A, dlatego nie mogę odkrywać, bo mi przecież ten umarł. Dobra, jeden tutaj będzie szedł. A drugi tutaj, w kolonie. W kolonie też mi bardzo się przydadzą. A potem nadrobimy handel i w ogóle przestaniemy się wszystkim martwić. A tych ziemię po prostu oddamy naszym wasalom. Więc możliwe, że zróbmy po prostu tak. Już poinformujmy ich, że ich bardzo nie lubimy. Czekaj, ale ja jestem tym krajem. Poproszę to wszystko dla mnie. A to odkryjemy z czasem. Może wyrżnę to tutaj, co jest więcej tych dzikusów. Chociaż może nie będę tego wyrżnął, bo to jeszcze jest Anusz Portugalczyk. A, i tutaj mam też. Ok, exploration skończone. Dalsze też prowincje. Mamy doradców trójkowych, więc myślę, że będzie dość pozytywnie u nas. Okej. Chyba, że to szybko bym z całą tą linię brzegową, no bo to jest dobra miejscówka. Bądź tutaj. Nie, tutaj G trafia tak naprawdę. Tutaj muszę sobie zrobić większą siłę w Kilwie. No, a z Kilwą będziemy mieli wojnę, z Kilwą będziemy mieli do czynienia niestety w kolejnym odcinku. Poprzednim mieliśmy, chyba. English, Brazil, Castilian, Rio, Plata. Niefajne. Coś ta Kastylia za bardzo mi tutaj się rozpanoszyła. Ale ja nie jestem katolikiem, to ja mogę chyba wszędzie tutaj kolonizować. Tylko, że mam wtedy szansę na wojnę z Kastylią, co mi się bardzo, bardzo nie podoba. Czy oni mają na tym najwyższym poziomie trudności jakiś bonus do kolonizacji? No tak wygląda, jakby dość sporo skolonizowali, jak na ten rok. Rio de Plata, tutaj ok, jeszcze nikt nie ma dojścia, to ja tutaj się będę kolonizował jednak. Jej! Nawrócona jedna prowincja, kolejna. No, tutaj nic nie będziemy robili, póki nie będę mógł żądać od nich kolejnych tych datków. Dobra, tu weźmy recall, już go wyślijmy dalej. Tu możemy?
A to już mogę mieć wojnę z Kilwą? Bez przesady. A. No to nic, będziemy tutaj kolonizowali. W sumie jak to szybko skolonizuje, to też będzie dobrze. No nie, jacyś fetyszyści, ale to nie mój problem w sumie. Protect, convert Lily into fetishist. Ja na po. Dobra, weźmiemy tamtą misję. To prowincję mamy nawrócić i będziemy dzięki temu kolejne nawracali szybciej. Wyjebiście. Dobra, ale myślę, że dzisiejszy odcinek już jest wystarczająco długi, więc się z wami ja pożegnam. Do widzenia, imperialiści. Życzę wam miłego dnia. No i pożegnam się z nimi też, Tofik. Pa, pa! Było smaczne! Do widzenia, pa, pa!